Gdyby powstał film właśnie taki ironiczny, czy miałby standing ovation w Wenecji, w Stanach, czy tam by go zrozumieli w całości? Czy to już byłby film tylko dla nas? Myślę, że tylko dla Terapeutyczny może. nas. To znaczy, tak, no ale tam udało się chyba jednak zachować sporo ironii w tym filmie Andrzeja Wajdy pod tytułem Wałęsa. I całe szczęście, ja bardzo się cieszyłem, jak widziałem, że ludzie się śmieją w czasie projekcji. I to nie tylko w Polsce, ale także w Wenecji na przykład. Jest ludzki, no. Jak to się mówi, jak mówi Wałęsa, ludzki człowiek. No, coś tam takiego jest właśnie. Między innymi dzięki Robertowi Więckiewiczowi. Bardzo podobała ta scena, którą wymyśliłem, ale i która jest bardzo ludzka moim zdaniem, kiedy on jest internowany. Jest ta rozmowa, że mówi, tylko nie bój się, Danuto, nie bój się, bo jak ty się będziesz bać, to będziemy skończeni. Na co ona mówi, absolutnie się nie boję, Lechu. Na co on mówi, ja też się, Danuta, boję. Ona mówi, taki pamiętaj, ludzie się od ciebie odwrócą. Ona mówi, dlaczego? Bo ludzie są ludzcy. I coś w tym jest fajnego bardzo. I w tym jest i dramat, a równocześnie w ten sposób opowiedziane to jest do wytrzymania i jest wzruszające chyba. Ja chciałem, żeby ten film wzruszał i śmieszył, a zwłaszcza ta książka. Ty jesteś ironistą, który się umie wzruszać, tak? Ironista, nie ironista, wiesz. No, ja uważam, że ironia to jest najlepszy sposób widzenia rzeczy dramatycznych. I przecież oglądamy na co dzień tyle koszmaru straszliwego w telewizji, że już ludzie bardzo zobojętnieli i tak w ogóle wstrząsnąć kimś to jest strasznie trudno. No, to trzeba to nie jest mój wynalazek zresztą, no ale ja tak to czuję. Trzeba mieć w sobie dystans. Co trzeba mieć, żeby zdobyć się na ironię w dystans czasach strasznych pewnie na przykład. Jakiś i trochę czuć świat i to, co się dzieje dookoła. A może też, jak pan uprzejmie wspomniał o wieku. Ale właściwie to nie do końca, bo pięknie na wstępie piszesz o swoim ojcu, który głosił jedno, a czyny wskazywały na zupełnie coś ale innego. To jest zawsze i tak. Za to go kochałeś, za tę hipokryzję. Wałęsa jest paradoksalny, jest bardzo prostym człowiekiem, a pomysły ma kissingerowskie zupełnie. No, na tym polega paradoksalność w ogóle tego przywódcy, no, że robił rzeczy kiepskie, i co jakiś czas się ośmieszał, a równocześnie robił rzeczy wielkie i wspaniałe. Genialne, no, i tak go trzeba brać, uważam. A dlaczego jesteś taki trzeźwy? Bo w książce jest cały rozdział poświęcony piciu, alkoholu, spożywaniu alkoholu. I właściwie każdy powód wyglądał na to, że wtedy był dobry, żeby się upić. Jak ty przeżyłeś? Ale coś takiego było. Coś takiego było w czasach PRL-u. W czasach takiej kompletnej niemożności, magmy i bezsensu, naprawdę. I to A to emigrowałeś wewnętrznie? Twoja wątroba emigrowała wewnętrznie? Ludzie chcieli poczuć odrobinę wolności na przykład, a nie wiedzieli, jak to można zrobić, bo byli potwornie wystraszeni, zanim dochodziło do tych buntów wszystkich. No to wolność, no to jest alkohol, ale nie bardzo wiedziano, jak daleko się można posunąć. Może do tego, żeby się tak upić, żeby się poczuć wolnym, niezależnym i wywrócić wszystkie pojemniki na świecie, na ulicy na przykład, na śmiecie pojemniki. No, jak ten twój kolega tłumacz, tak? Husserla, który zapił się kompletnie już. No tak, no więc strasznie, strasznie dużo pito. Rzeczywiście zrobiłem tam taki katalog najrozmaitszych toastów. Ale to tam typu... No przecież ja ze wspomnień pamiętam, że wspomnień moich rodziców na przykład pamiętam, że po pijaku potrafi na przykład koledzy mojego ojca, czy nie, nawet mój ojciec, pójść do muzeum, wykraść księgę pamiątkową, wkupić się tą księgą pamiątkową na imprezę do świeżo poznanego kolegi, wpisywali tam na gorąco poemat bardzo obsceniczny i odnosili tę księgę pamiątkową. Dzięki na zawsze, temu teraz na program o książkach tak prowadzisz, tak? Ale jakie to asty, powiedz nie, mi? No ja wszystkiego nie pamiętam. No.
poszklanie i narusztowanie, typu takie właśnie, wiesz. Ale no, Wałęsa masz... sławna, jego zdrowie nasze w gardło wasze, czy... Odwrotnie, przepraszam. Nasze, wasze w gardło zdrowie, nasze. Tak. Ale słuchaj, teraz wydaje ci się, że mniej pijemy? Czy po prostu powody się zmieniły i rodzaj trunku? Ja myślę, że nie, ja myślę, że się troszkę zmieniła też psychika młodych ludzi, bo wtedy właściwie nie było żadnych, w każdym razie bardzo niewielkie były perspektywy. Mnie się na przykład w ogóle angielskiego nie chciało uczyć, czy francuskiego, dlaczego mnie zmuszała moja matka i ojciec. I właśnie tylko raz byłem pobity przez ojca, rzeczywiście jak odmówiłem uczenia się angielskiego. Mhm. Wszystko wydawało się na ten temat nie do przekroczenia. No, była ta granica, po co mi jest angielski, no co będę, co będę. Tak jak w tej anegdocie z Himmelsbachem, no, że mu powiedzieli, że zagra jakąś rolę w filmie tam amerykańskim, ale musi się nauczyć po angielsku. No to... Potem nic z tego nie wyszło i on powiedział, no i zostałem jak głupi z tym angielskim. No ale teraz ci młodzi ludzie mają psychikę zestresowaną przez coś innego, bo mają perspektywę kredytu, który będą spłacać przez 30 lat. To też jest powód, żeby się upić. No to prawda, ale wiesz, ale nie ma granic. No to jest jednak, no tam Stany, no też tak. To się zmieni. No ale Europa cała się otworzyła, no konieczne jest posługiwanie się jakimś językiem. Wtedy ja pamiętam, w tych latach to były takie przerażone tłumy Polaków, których się rozpoznawało na wszystkich lotniskach, którzy na każdy komunikat po angielsku podrywali się, bo myśleli, że to o nich jest. Mhm. Siadali. No a teraz normalnie młodzi ludzie, którzy wszystko rozumieją, no i próbują się znaleźć w tym. No jest lepiej... Nie jest dobrze, ale dużo się zmieniło. No. Jesteśmy w inaczej. Księgarni, a co ty czytasz, powiedz, teraz co ja fajnego? Czytam? Ja czytam książki głównie takie, co mi są potrzebne do pisania teraz. Na przykład mam gigantyczną bibliotekę Wałęsy. Właściwie przeczytałem wszystko na jego temat, co było do przeczytania. Lubię czytać biografie pisarzy rozmaitych, dzienniki. Bardzo różne rzeczy. No. I jakąś prozę radziecką też widziałam, cytowałeś tutaj. No to takie wzruszające wspomnienia z dzieciństwa, czyli ze szkoły. No ale jak napisałem w innej książce, jak byłem bardzo młodym chłopcem, to matka mi czytała Prusta na przykład. Tylko, że ja zasypiałem i ona wtedy uznała mnie za idiotę. Zaczęła doradzać, że został sprawozdawcą sportowym. Czy dzisiejsze matki to słyszą? Tak, bo matka była wychowana na literaturze francuskiej. To była wtedy, kraj nasz był opanowany przez literaturę francuską wyłącznie. No, czyli... Czytanie Prusta to nie jest hańba. Umówmy się, to są gorsze przypadki. Przecież to było zupełnie fantastyczne, tylko nie jak ja, jak chłopiec ma 12 lat, no i zapalenie płuc. Zaprzestawałeś się na tej pierwszej scenie zasypiania, tak? No więc tak. A jaką, w takim razie jakiego pisarza biografię mamy przeczytać? Co nam zadajesz? Co ci się tak, teraz? Tak spodobało? Polskiego? No. Nie wiem. Mnie się bardzo Uelbecka książki podobały. Uelbeck. Tak, no ale to odrobimy wiadomo. Lekcję w takim razie. Ja bardzo lubię też czytać takie książki, co je dość dawno napisano, na przykład Dostojewskiej, Kafka. Klasyka. Isaac Babel i tak dalej, no bo to jest zupełnie cudowne. No, nie muszę tak na bieżąco, ja czytam dla przyjemności.